Przejdźmy na chwilę, bo jak do tej pory to ja mówiłem, ksiądz Ryszard mówił, a teraz oddajemy głos tym, którzy chcą również powiedzieć. Wiem, że zawsze, jak to mówił przy sobie, najbliższa koszula ciała, a więc poproszę te Pani, które otaczamy i nas modlitwą, i całą parafię, więc te Panie od Różańca Świętego, bardzo proszę. Drogi księże Ryszardzie, w dzisiejszym szczególnym dla siebie i dla nas dniu wyrażamy wdzięczność Bogu za możliwość poznania Ciebie, wspaniałego kapłana i dobrego człowieka. Dziękujemy Ci za Twój trud i pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczną cierpliwość. Pragniemy Ci podziękować za Twoje świadectwo żywej wiary, za piękne słowa do nas podczas homilii. Jesteśmy pełni nadziei i podziwu, jak wspaniale wypełniasz swoją posługę, jak kształtuje i rozwija się Twoje apostolskie powołanie. Życzymy Tobie, księże Ryszardzie, by w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania towarzyszyła Ci łaska Boża i moc Ducha Świętego, która daje siłę do pokonywania wszelkich trudności. Byś nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi, by Twoje serce przepełniała miłość, którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu. Z darem modlitwy wdzięczni za wszystko Matki Różańcowe i parafianie. Wszystkich obdarzyłeś kapłańską miłością.
Niech Pan Bóg Ci błogosławi i anioł Jego Cię strzeże. Prosimy Cię o modlitwy za nas, a my będziemy za Ciebie odmawiać pacierze. Niech Ojciec Niebieski da Ci dobrych ludzi, łask Bożych ześle Twój cały i dużo dziecięcych serduszek, które Cię będą kochały. Czcigodny Książę Ryszardzie, wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina, na wszystkie sprawy pod niebem. Był czas witania, teraz nastał czas pożegnania. Jednak, jak napisał w pierwszym liście do Tesalonicza święty Paweł, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Dlatego dziś w imieniu samorządu gminnego oraz własnym dziękuję Tobie Książę Ryszardzie za te lata posługi kapłańskiej po Trójce. Za wiele wspólnych działań, w tym tak znaczące, jak związane z obozem katolickim czy polsko-niemieckim pojednaniem. Dziś stajesz przed kolejnymi wyzwaniami. Na nowej drodze niech Matka Boża nieustającej pomocy otoczyć opieką, chroni zdrowie oraz dodaje się w dalszych latach trudnej i odpowiedzialnej pracy katolickiej. Z podziękowaniem burmistrzowi. W imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów zespołu szkół imienia Dzieci Podulic w Podulicach pragnę złożyć serdeczne podziękowania za czas, który ksiądz spędził razem z nami. Będziemy pamiętać księdza słowa, które były do nas skierowane podczas nauk, kazań na mszach świętych, spotkaniach. Bóg zapłać za słowa, które płynęły z Twego serca do młodego pokolenia na lekcjach religii, rekolekcjach. Podczas posługiwania dałeś się poznać jako człowiek sympatyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Księże kapelanie, odchodzisz, by pełnić posługę kapłańską w innej miejscowości. Niech Boża opatrzność darzy Ciebie zdrowiem, wytrwałością, siłami niezbędnymi do podjęcia się nowych duszpasterskich wyzwań. Życzymy również pogody ducha i wiele radości. Szczęść Boże, dyrektor zespołu szkół. Księże Ryszardzie, zostałeś z ludu wybrany i do ludu jesteś posłany. Pragnę podziękować Ci z całego serca za Twoją obecność pośród nas, za współpracę, życzliwość, którą nam pokazałeś oraz wsparcie modlitewne. Życzymy Ci, aby Twoje życie było nadal cudowną ofiarą dla całego Kościoła. Niech Twoja praca przynosi obfite owoce. Życzymy również powody ducha i wiele radości. Mamy nadzieję, że nowa wspólnota parafialna przyjmie Cię jak rodzina. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę.
księdze, chciałabym osobiście Cię podziękować. Było mi dane spotkać księdza na mojej drodze życia. Za uśmiech księdza, taki ciepły zawsze. I życzę księdzu wszystkiego dobrego. Bardzo Pani. Jeszcze ktoś chce? Wszyscy inni skrywa. Nie! Dzieci, proszę się nie denerwować, chociaż dzisiaj trochę dłużej, ale ksiądz Ryszard również dla nas przygotował coś na zakończenie, które osłonę na pewno będzie. Księże Ryśku, księże Ryszardzie, księże kapelanie. Wiedzieliśmy, że dzień ten kiedyś nastanie. Nie zmienia to jednak faktu tego, że serce truchleje z żalu wielkiego. Kilka dobrych lat z nami spędziłeś. Najrozmaitsze chwile z nami przeżyłeś. Za to, że byłeś dobry, za pracę gorliwą w parafii, dziękują Ci starsi i mali serdecznie. Każdy jak tylko potrafi. Ty duchowym opiekunem nam byłeś. Wpajałeś w duszę prawdy wiary świętej. Jezusa i Matkę Najświętszą kochać uczyłeś. Odkrywałeś skarby tajemnicy niepojętej. Wybaczałeś nam nasze roztargnienia, gdy nie rozumieliśmy Twojej ciszy pragnienia. Choć czasami z ambony palcem nam groziłeś, to wiedzieliśmy, że zły na nas nie byłeś. To Ty przez wiele lat uczyłeś nas dobrego, jak kochać bliźniego, jak nie zatracić we współczesnym świecie tego daru najcenniejszego, w sercu mieć Boga samego. Wiele razy, gdy przed Najświętszym Sakramentem klęczałeś, cały aż drżałeś, gdy uciszać nas musiałeś. Księże, my Twą pokorę doceniamy. Tą cierpliwością przykład był nam dany. Sakramenty święte, dzięki Twej posłudze nam dane, będą niewątpliwie rozwijane. Choć my, owieczki i barany Twe, uparcie powtarzaliśmy me i be, to jednak słuchaliśmy Cię. Wiele z tego zapamiętane będzie z pewnością kolejnym pokoleniu przekazane. Choć lubisz jeść makaron, to na uszy nam go nie nawijałeś. Ogromne miłosierdzie Pana Boga pokazać nam swą konkretną posługą chciałeś. Gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole, za wszystkie starania Tobie dziękujemy. Idziesz posłuszny pełnić Bożą wolę. My zaś za Ciebie modlić się będziemy. Za nadzwyczaj wysokie czajcze loty, za pouczające, nie zawsze krótkie kazania, przyjmij, księże, od nas serdeczne podziękowania. Może ujrzysz jeszcze jedną swą duszyczkę w nowym telewizorze? Wiesz, że pełniłeś służbę w niepokornym podbickim gwiazdozbiorze. Dla Ciebie, księże, telewizor dużej rozdzielczości, choć to i tak mnie drazi ogromu naszej wdzięczności, kiedy zechcesz, przyjeżdżaj do nas w gości. Jak przez tych kilka lat zdążyłeś się, księże, przekonać, różne talenty w podbicach mamy. Za Twą posługę wśród nas wielkie dzięki Panu Bogu na każdy możliwy sposób składam.
Ksiądz Ryszard, kiedy przyjechał, ksiądz Ryszard, kiedy przyjechał z tamtej parafii, gdzie odchodzi, kiedy żeśmy wieczorem rozmawiali, mówi: słuchaj, on nawet tam telewizora nie ma. Ale jedna aluzja była zrozumiana. A więc mam nadzieję, że jak będziesz patrzył na ten telewizor, to zawsze przypomni sobie nas, wszystkich tutaj po drodze. To był jego świadomy wybór tamtego księdza, nie mieć telewizora. Tak, tak, oczywiście. Ja też miałem taką cichą nadzieję, że będę tam bez telewizora, nawet bez telewizora. Ale 67. kanał, któż będzie oglądał? Panie, dziękuję bardzo jeszcze raz za wszystkie słowa, za życzenia, za kwiaty, za prezenty. No cóż powiedzieć, chciałbym, aby to było gwiazda domowy, chciałbym też podziękować tym, którzy śpiewają w kościele, paniom i starszym. Pani Teresa dzisiaj jest teraz na mszy świętej rano, nie było na mszy świętej godziny, nie była Pani Teresa rano. No właśnie, zawsze w niedzielę godzinki. To też piękna sprawa, dziękuję bardzo. Zawsze w tą niedzielę rano, na przed pierwszą mszą świętą są godzinki. Także dziękuję bardzo wszystkim Paniom. Właśnie i Wam, gwiazdy wschodzące, wszystkim Wam śpiewającym wielkie, wielkie za Pani. Teraz wszystkim bardzo dziękuję. Drodzy, kończymy mszę świętą, bo to dzisiaj to rzeczywiście trochę żeśmy przesadzili. To jest 20 po 12, trzeba wracać do domu, rosół zjeść, makaron, czerwony. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A przełożeni skierowali do parafii Gosław, to jest niedaleko między Trzebiatowym a Kołobrzegiem. 20 minut jazdy do morza. Tak więc, jak ktoś będzie jechał w kierunku morza, to może zajechać też do Gosławia. Serdecznie zapraszam. Jakaś herbata zawsze się tam znajdzie. Taka była wola przełożonych, a uczyli nas seminarium, że przez przełożonych wyrażana jest wola Boża. A więc można powiedzieć, taka wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. No i trzeba jechać. No a tu życzę wszystkiego dobrego. Księży proboszczu, wszystkiego dobrego w tej parafii. Myślę, że będzie pięknie, będzie dobrze, będą wspaniałe owoce tutaj posługi. Jeszcze raz na koniec dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu Maciejowi za to, że podjął tutaj tę posługę w Podlicach i będzie ją na pewno z wielkimi owocami kontynuował. Serdecznie był zapraszam. Jeszcze błogosławieństwo na koniec i będzie mniejsze.